2000 osób przybyło w niedzielę na 10. edycję Etnomanii w Wygiełzowie. Parkingi przy skansenie były pełne. Na straganach można było kupić mnóstwo pięknego rękodzieła. Wystawców było naprawdę wielu. Mniej to widać więcej, Aśka. Mi się wydaje, że sam jak... Całe lato, a w tym momencie nie będzie można nie robić. Od dołu powiększę się powoli. Ale popatrz, jeszcze ja tam niżej mam. Delikatnie. Tak, przyciskasz każdy. Ale ja nie wiem, czy o tym jak mi... Do niektórych straganów ustawiały się kolejki. Mnóstwo radości miały dzieci, dla których przygotowano specjalną strefę zabaw. O idei Etnomanii opowie nam Monika Dudek ze skansenu w Wygiełzowie. Już od 10 lat skansen w Wygiełzowie, czyli Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec jest współorganizatorem tego fantastycznego wydarzenia, które w tym roku właśnie po raz 10 organizuje Fundacja Od Kultury na czele z panią prezes Anną Migut. Fantastyczna impreza, no i świetnie, że dziewczyny i wszyscy społecznicy, wolontariusze fundacji zwrócili się do skansenu, żeby to wydarzenie właśnie tutaj zrobić. Myślę, że kilka tysięcy osób już się tutaj dzisiaj przewinęło. Moc warsztatów, straganów, pamiątek, koncerty, piękna pogoda, tak jak ostatnio mówimy u nas tutaj w biurach, skansen w Wygiełzowie, zwiedź i poleż na trawie. Tak można sobie i dzisiaj poleżeć, kiedy się to wszystko obejrzy. Skąd się bierze moda na etno? To jest dobre pytanie, bo na ten temat można by pewnie napisać pracę magisterską albo doktorską. To jest przede wszystkim ładne. Co to jest w ogóle etno? Etno to wszystko to, co się nam kojarzy z folklorem, z etnicznością, z tradycją. I tutaj na Etnomanii pokazujemy najlepsze jakby wytwory tej manii i tego etno. Bo rzeczy, które są tutaj wykonane przez wystawców, to jest rękodzieło najwyższej klasy. Myślę, że to się podoba, to jest ozdoba wykonana ręcznie, z sercem. To nie jest masowy produkt, to nie jest plastik. I chyba takimi rzeczami coraz bardziej w tej dobie plastiku, która już się nam powoli nudzi, no i przede wszystkim jest bardzo nieekologiczna, takimi rzeczami chcemy się otaczać. Stąd ta moda na etno w stroju, w wystroju, a nawet w żywieniu.